Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, wysłuchamy sobie dzisiaj kolejnej części tez naszego drogiego Pana Bonaventury. Moi drodzy, jak do tej pory, wczoraj zrobiliśmy sobie takie dopowiedzenie odnośnie przedwczorajszego nagrania. Tak sobie przejrzałem trochę te wpisy, no i głównie tu ze strony Pana Bonaventury oczekiwałbym jakiejś reakcji, a mianowicie wykazania, zresztą nie tylko od Pana Bonaventury, ale od reszty protestantów, skoro jesteście tak biblijnie wierzący, a nie wierzycie, że Maria jest królową nieba, to proszę biblijnie wykazać tu, w Piśmie Świętym, gdzie są przesłanki na temat tego, że Maria nie jest królową nieba. Bo ja wam powiedziałem i Pismo Święte wskazuje na to, że Maria jest królową nieba z racji tego, że jest matką Chrystusa, który jest Bogiem, a więc jest matką Boga, matką króla, a matka króla, jakbyście znali trochę szerzej Stary Testament, a nie tylko Księgę Wyjścia 23:4, to byście wiedzieli, że królową narodu wybranego była matka króla. A więc Maryi przysługuje tytuł królowej, tym bardziej, że święty Jan w Apokalipsie ma wizję Arki. Ja wiem, że będziecie pisać najrozmaitsze rzeczy, natomiast niewiasta z 12 rozdziału Księgi Apokalipsy ma też indywidualne rysy Maryi. Tak? A więc ja wam pokazuję fragmenty, które naprowadzają nas na to, że Maryja jest królową nieba. Natomiast wy pokażcie mi dwa fragmenty, które wskazują na to, że Maryja, podkreślam, Maryja, Matka Jezusa, proszę i z góry zaznaczam, nie chcę czytać, nie chcę słyszeć o Jeremiaszu, o dziejach apostolskich, o Efezie i tak dalej, o Królowej Niebios z Jeremiasza. Nie chcę, nie czytajcie mi tego, bo to nie ma nic wspólnego z Matką Boską. To są boginie pogańskie, one były. My nie czcimy jakichś tam Temid, Efeskich i ty. My czcimy Maryję, Matkę Boga. Matkę Chrystusa jako Królowę Niebios. Wy macie mi pokazać, że Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, nie jest królową nieba. Macie mi pokazać, że Maryja nie jest matką Boga, nie jest Theotokos. Ja wam pokazuję, Słowo Boże wam pokazuje, Mateusza pierwszy rozdział, Łukasz pierwszy rozdział, że Maryja jest matką Emanuela, Boga z nami, no i oczywiście Ewangelia świętego Łukasza, przepraszam, Matka Pana mojego przychodzi do mnie. Tak, a więc mamy fragmenty, które pokazują na boskie macierzyństwo Maryi i na jej królewską godność, godność królowej niebios i królowej świata. Wy macie mi pokazać, podkreślam raz jeszcze, nie chcę słuchać waszych wywodów o księdze Jeremiasza i dzieje apostolskie o Efezie. Nie obchodzą mnie te rzeczy, bo to są pogańskie boginie. Wy macie mi pokazać, że Maryja, Matka Jezusa, nie jest żadną królową. Przesłanka biblijna. Tak? No właśnie. Tak samo jak macie mi wykazać, po tym jak żeśmy sobie zobaczyli, że jednak procesje są biblijne, bo były procesje z Arką Przymierza, prawda? Bóg dokonywał znaków przez Arkę Przymierza, to proszę mi pokazać, że procesje, które są dzisiaj w Kościele, nie są biblijne, tylko są z pogaństwa. Proszę mi pokazać, bo wy negujecie, Panie Bonaventura, widzenia, zjawy i tak dalej. Proszę mi pokazać, że nie ma, że nie będzie w Kościele widzeń. I jak nasze widzenia, które są dzisiaj, chociażby świętej Faustyny, to są jakieś diabelskie zjawy, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy święty Piotr, Jakub i Jan na Górze Tabor też widzieli diabelską zjawę Chrystusa i Mojżesza z Eliaszem? To były diabelskie zjawy. Święty Paweł, jak widział Jezusa, to była diabelska zjawa, a święty Paweł sobie napisał, że to Jezus jest. Święty Jan, jak widział całą wizję w Apokalipsie, to były diabelskie zjawy. Czy prawdziwe objawienie pochodzące od Boga? No pewnie powiecie, że pochodzące od Boga, ale macie mi wykazać, że Fatima nie jest, że objawienia w Fatimie, że objawienia, które są na przestrzeni 2000 lat w Kościele, to są zjawy diabelskie. Macie to biblijnie wykazać.
bo sola scriptura, to macie tu pokazać sola scriptura. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam, to tak czekam tutaj na reakcję, ale oczywiście dalej będzie tylko takie popluwanie, bo nic innego nie jesteście w stanie napisać. Dobra, przechodzimy do naszego... O, no i jeszcze, Panie Madziu i cała reszta wierzących w predestynację. Zarzucacie mi, że wyrywam sobie wersety z kontekstu. Bardzo dobrze. Ezechiela czytaliśmy nie jeden raz. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Wyrwany z kontekstu? Dobrze. Proszę ten werset wstawić w kontekst całej Biblii i mi go tak wytłumaczyć, że jednak, Bóg ma upodobanie w śmierci grzesznika i zostawia Jasia na potępienie i przeznacza Jasia na potępienie. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. To zdanie, które definiuje, kim jest Bóg. Ale wy mi zarzucacie, jak i w innych przypadkach, że wyrywam teksty, wersety z kontekstu. Proszę mi pokazać kontekst tego wersetu i tak pokazać, żeby jednak wyszło, że Bóg ma upodobanie, przeznacza na potępienie, na śmierć. I ich zostawia. Dobra. Odtworzymy sobie teraz kolejną część nagrania naszego drogiego pana Bonaventury. Od tego miejsca, gdzieśmy zakończyli. Pod Matkę Boską. Mało tego, ta istota potrafi wymóc nawet na Watykanie uchwalenie dogmatów maryjnych, czerpanych z gnostyckiej protoewangelii Jakuba. To jest ta ezoteryczna tradycja. Dobra, o jakich dogmatach tu, panie Bonaventura, mówisz? O jakich dogmatach? O niepokalanym poczęciu? Chociażby? Czy jakie? Proszę podać, jakie dogmaty ta zjawa wymusiła na Kościele. Ja, z której czerpie Rzym. Nie Epifaniusz Salaminy, który ostrzegał przed kultem maryjnym, dziś uznany za świętego, ale gnostycy i ich królowa nieba. Ja nawet śmiem twierdzić, że... Panie Bonaventura, raz jeszcze proszę mi pokazać biblijne przesłanki, że Maryja, Matka Jezusa, nie jest królową. Doktryna o Trójcy, w formie takiej, jaką ją opracował Bazylii Wielki, wywodzi się wprost z doktryny trzech hipostas pleromy. Doktryna Trójcy wywodzi się wprost z objawienia Bożego. Chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak? Bóg Ojciec jest Bogiem, Syn Boży jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. I ci trzej są jedno. Jest jeden Bóg w trzech osobach. A nie jakieś tam, że z pogaństwa. Moi drodzy, musimy sobie tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Z tym, co sobie teraz powiemy, będzie można polemizować, prawda? Ale wychodząc z nauki Kościoła, prawda? Tu Sobór Watykański II, dokumenty soborowe. Wiemy z nauki Kościoła, z katechizmu, iż Kościół naucza, iż w każdej religii jest jakieś światło prawdy. Nie, że jest pełnia prawdy, bo takowa jest tylko w Kościele rzymskokatolickim, ale inne religie mogą i mają mniej lub więcej prawdy, elementów, które zbliżają, prawda, człowieka do prawdy objawionej. I nawet jeśli jakaś, tak jak tutaj nam mówi nasz drogi pan Bonaventura, jakieś religie pogańskie, niezwiązane z narodem wybranym, w ogóle niezwiązane z naszym Bogiem Jahwe, miały jakieś trójce, jakiś prototyp trójcy. W tym są bardzo dobrze Świadkowie Jehowi, tak? Ta ich broszurka o Trójcy Świętej, czy Trójca istnieje, tak? Taka żółto-pomarańczowa. Nie wiem jak w Polsce, ale tu w Stanach jak stoją, to praktycznie nie ma stoiska, tego wózeczka, kioseczku, w którym by nie była właśnie ta strażnica.
mają te, przebudźcie się, te książki, prawda, różne strażnice, ale ta jest zawsze na każdym stoisku. Jak stoją po skrzyżowaniach, po ulicach, zawsze, to jest chyba jakiś ich, nie wiem, jakieś ustalenie wewnętrzne czy coś, że, to, że ten egzemplarz strażnicy jest zawsze. To nie jest, ja go przeglądałem chyba nie, z 1000 razy i nie wiem, jak oni się tam tych detali, ale przypuszczam, że to nie jest taka strażnica, która wychodzi co 2 tygodnie, tylko że to jest po prostu strażnica, która tak, wydawane przez strażnicę, ale to po prostu seryjnie produkują cały czas to samo i rozdają, nie? Obok tych strażnic, które wychodzą cyklicznie co 2 tygodnie i przebudźcie się, no to w tych wózkach, w tych stoiskach zawsze mają tą strażnicę. I oni tam przedstawiają właśnie jakieś egipskie, perskie religie, które miały swoje jakieś wyobrażenie Trójcy Świętej. I moi drodzy, jeżeli Kościół uczy, że w każdej religii jest jakiś element prawdy, tak? To, moi drodzy, jeśli jakieś pogańskie religie przed Chrystusem, może nawet i jeszcze przed Mojżeszem, tworzyły już jakąś wizję Trójcy, to czy to nie świadczy o tym, że człowiek szukający w szczerości może zbliżyć się do prawdy, do prawdziwego Boga? Już prastare religie, prawda, dochodziły do wniosku ci filozofowie, kapłani, zwał ich jak zwał, ci przywódcy religijni, dochodzili do wniosku, iż Bóg nie może być sam. Prawda? A więc gdzieś idąc za jakimś wewnętrznym światłem, za jakimś wewnętrznym prowadzeniem, dochodzili mniej lub bardziej, w sposób mniej lub bardziej doskonały do prawdziwego obrazu Boga, który nie jest samotnikiem, ale jest Trójcą. Tak? To nie było pełne poznanie Ojciec, Syn i Duch Święty, prawda? Ale już gdzieś po omacku, jak pisze Święty Paweł, szukając niejako po omacku, dotykali tej prawdy. I to, że Bóg się objawił jako Ojciec, Syn i Duch Święty, a jednocześnie jako jeden Bóg, to potwierdza właśnie to, że człowiek szukający szczerze może się zbliżyć do prawdy. I to nie jest, że myśmy wzięli z pogaństwa, tylko poganie zbliżyli się do prawdy. Nie w sposób pełny, nie w sposób doskonały, nie w taki sposób, jaki jest w Kościele rzymskokatolickim, ale dotknęli tej prawdy, iż Bóg nie jest samotny, iż Bóg jest w trzech osobach. Tam Świadkowie Jehowy w tych strażnicach właśnie pokazują te trzy twarze, takie same, czy jakieś tam trzy trójkąty. No, różne te wyobrażenia były, niemniej jednak istota jest, że właśnie w świetle tej nauki Kościoła, w każdej religii jest część prawdy, możemy właśnie stwierdzić, że to, co dokonali poganie, no to właśnie świadczy o tym, że Kościół ma rację. Potwierdza to właśnie naukę Kościoła, że człowiek szukający Boga, nawet nie będący chrześcijaninem, może zbliżyć się do prawdy. Więc to nie jest żadne pogaństwo, tylko biblijne, najświętsze prawo, prawda wiary w prawdziwym chrześcijaństwie. Wiara w Boga Ojca, w Boga Syna Bożego i w Boga Ducha Świętego. Jako jednego Boga. Niana. Czyli, że oparta jest na gnozie walentyniańskiej. O Arystotelesie, Platonie twierdzi się, że byli ewangelistami. Że o tej całej świętej scholastyce waszej już nie wspomnę.
Różaniec podobnie, wcześniej buddyjski, hinduski, przyjęty przez Dominikanów od islamu. Panie Bonaventura, różaniec został podarowany świętemu Dominikowi przez Matkę Bożą. To nie jest żadne jakieś przyjęcie od islamu, tylko jakbyś pan znał historię różańca, to byś wiedział, że różaniec został ofiarowany, ta modlitwa została przekazana świętemu Dominikowi w XII wieku. Podobnie jak koronka do Bożego Miłosierdzia świętej Faustynie 90 lat temu. No ale fantazja protestancka zaraz z islamu. A czemu z islamu, a nie z od buddystów? Co? Albo od Kriszny? No, вот такая загвоздка. A więc to moja teza pierwsza. Rzymski katolicyzm jest synkretyczny. No to właśnie pokazuje ci, że tu nie ma żadnego synkretyzmu, tylko Słowo Boże. Przechodzimy teraz do drugiej tezy. Druga teza brzmi: rzymski katolicyzm jest systemem niespójnym wewnętrznie. Zadam ci proste pytanie. Załóżmy, że umrę w wierze, którą obecnie wyznaję. Jak to według nauczania rzymskokatolickiego będzie z moim zbawieniem? Bo mamy nieomylne nauczanie z okresu kontrreformacji, mówiące, że heretyk, jeżeli go się nie spali, to na pewno idzie do piekła. Przede wszystkim to nie jest nieomylne nauczanie Kościoła. Dwa, tu już z góry mówię, panie Bonaventura i drodzy protestanci, ja nie wierzę w takie protestanckie cytowanie tego, co tam Kościół powiedział. Proszę mi podać cały tekst, bo wy nie jesteście zdolni nawet do analizy dwóch zdań. Ja to wiem i tu żeśmy to pokazywali nieraz. Nie wierzę w takie, co tam sobie Kościół powiedział, albo w wyciągnięte jakieś zdanie z kontekstu. Więc tu proszę mi podać konkretny, cały tekst, a nie o, jak będzie spalony, to będzie zbawiony. Proszę mi tekst pokazać, a nie takie swoje nie wiadomo co. W tym czasie Rzym trochę spuścił z tonu i zaczął nieomylnie nauczać, że jako brat odłączony, to mam jakiś tam mały promyk nadziei na to zbawienie. Ale to nie wszystko, bo ja dawno temu, będąc jeszcze... Dobra, jak jest sprawa ze zbawieniem? Kościół nauczał i wciąż naucza, Sobór Watykański II. Tak jak 1700 lat temu, prawda, Kościół nauczał 1700 lat temu, tak? Poza Kościołem nie ma zbawienia. Sobór Watykański II też to bardzo mocno podkreśla. Ba, nawet głosi, że wierzący katolicy, którzy są tacy lelum polelum, też będą potępieni. Odstępcy, no, Sobór Watykański II, czy nauka z pierwszych wieków. No, panie Bonaventura, Słowo Boże, tak? Sola Scriptura to Sola Scriptura. To jest Apokalipsa 21:8. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bawochwalców i wszelkich kłamców, udział w jeziorze gorącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. A więc dla niewiernych, a więc dla tych, którzy nie dochowali wierności, jest piekło, tak? List do Hebrajczyków, panie Bonaventura, też pisze: my zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę.
A więc poza kościołem nie ma zbawienia. Odstępcy i niewierni idą do piekła na wieczne potępienie. Teraz. To jest stanowisko Słowa Bożego. Tak uczy Kościół. Oczywiście, to jeśli chodzi o indywidualnie, tak? Tu są też jeszcze inne czynniki, jak świadomość, powody odejścia, tak? To już Bóg się będzie rozliczał indywidualnie z każdym. Ale stanowisko Kościoła jest, jakie jest. Odstępcy, heretycy, to Słowo Boże mówi. No, niestety, walą w piekło, nie? Dla niewiernych, dla odstępców jest zatracenie. Później to jest zasada. Indywidualnie Bóg sobie tam z każdym się będzie liczył według postępowania każdego, tak? Świadomość, powód, dlaczego odszedł i jaki on był świadomy, tak? Ale jedno jest pewne. Ryzykuje zbawienie. Bardziej niż będąc wierny w Kościele katolickim. Czy wszyscy idą do piekła, co nie wierzą w Boga? Nie. Każdy ma szansę. O tym mówi drugi rozdział listu świętego Piotra, że poganie, którzy nie znają, prawda, niewierzący są, ale idą za wewnętrznym głosem sumienia, prawda? Służą, wypełniają prawo, nie znając prawa, tak? Służą, tak? Drugi rozdział. To święty Paweł mówi, że okaże się to w dniu sądu, w dniu pańskim. A więc nie mówi jednoznacznie, że jak ktoś nie wierzy, nie poznał Chrystusa, to będzie potępiony. Ma szansę na zbawienie. Podkreślam, niewierzący, który nie słyszał Chrystusa, a nie taki niewierzący, który się opiera, tak? No bo taki już zatwardziały, no to prędzej skończy w piekle. Ale mówię o takich zulusach, którzy nie słyszeli o Chrystusie. Oni mają szansę na zbawienie. Odstępcy, no, Słowo Boże mówi, odstrzał. Odstrzał. Choć mówię, jest, kto umiera w grzechu ciężkim, ten idzie do piekła, tak? Ale Bóg każdego będzie sądził indywidualnie, bo nam się może wydawać, że ktoś umarł w grzechu ciężkim, a nie umarł w grzechu ciężkim. Nie chcę się tutaj rozgadywać. Kościół mówi jasno, Słowo Boże mówi jasno. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Odstępcy idą na zatracenie Hebrajczyków. Także, Panie Bonaventura, ja bym się na Twoim miejscu, Panie, zastanowił. Czyś dobrze zrobił, żeś poszedł w jakiś sekt albo w jakieś nie wiadomo co. Igrasz ze zbawieniem, Panie Bonaventura. Igrasz ze zbawieniem. Bo jeżeli Kościół mówi, o, brat odłączony, dobrze. Co innego jest bycie protestantem od urodzenia, wychowany jako protestant. Jestem święcie przekonany, że w niebie jest full protestantów, od zielonoświątkowców, przedbaptystów, po luteran reformowanych i niereformowanych i kalwinistyczno-ewangelicko, nieaugsburskich, reformowanych i niereformowanych wyznawców w niebie jest full. Tak? Bracia odłączeni, czy prawosławnych, czy wszystkich innych wyznawców innych kościołów, które się oderwały od kościoła rzymskokatolickiego, na pewno jest mnóstwo. Ale jedną rzeczą jest urodzić się jako protestant, żyć i umierać jako protestant, a drugą rzeczą jest urodzić się, żyć jako katolik i odstąpić. To już
Nie tyle jest, no, brat odłączony, brat odłączony. Sekciarz to jest niewierny już. Protestant, który się rodzi jako protestant, wychowuje się, on nie jest niewierny. On jest wierny temu, w co wierzy, tym, co się wychował. Ale katolik, który jest 30-40 lat katolikiem, a później jakiś świrus mu powie zbawienie za darmo, za frajer, i on już wszystko rzuca, spowiedź, Eucharystię, mimo to, że wie pewne rzeczy, wie o konieczności spowiedzi, bo to się, tego się uczy od komunii i on się tego wypiera, no to zadziera z własną duszą. I to mocno. Obyście się nie potknęli za bardzo na waszym pyskowaniu na Kościół i na zdradzie, której żeście się dopuścili. Bo 99,9 z was, co tam piszą, to jest, są ekskatolicy. I po niektórych z was, po waszych wpisach widać, że macie poznanie katolicyzmu. Znacie prawdę. I to nawet lepiej niż nie jeden przeciętny katolik. A mimo to się opieracie, a mimo to, żeście się wyparli. I gracie z ogniem. Odstępcy, niewierni, idą na zatracenie. Pozdrawiam.